Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale. Wiem, że uwielbiacie nietypowe filmiki, gdzie nie mówię o grach bezpośrednio, gdzie nie recenzuję gier, gdzie nie pokazuję przykładowych rozgrywek, a kiedy mówię po prostu na tematy okołoplanszówkowe. Dzisiaj będzie o regale naszym z grami. Kiedyś wam pokazywałem moją kolekcję, pokazywałem wszystkie gry, jakie mamy, a dzisiaj będzie taka mała okazja, ponieważ wymieniamy regał. Jest to jego ostatni dzień u nas w mieszkaniu i do tej pory mieliśmy taki średnio pasujący, widzicie, regał z Iska. I główne jego wady były takie, że jest przede wszystkim za głęboka, bo jak zobaczycie, wszystkie gry nam się wsuwają do końca i zostaje tutaj pewna przestrzeń. Na wysokość półki też niestety nie są idealne, więc widzicie, że ładujemy tutaj takie malutkie gierki, które nam zajmują miejsce. Na nowym regale będzie wszystko idealnie dopasowane do wielkości pudełek, także kwestia tego. I ostatnia rzecz, najgorsza w przypadku tego regału, że cienkie półki spowodowały to, że zobaczcie, jak są cięższe gry typu Blood Rage. Niestety ta półka jest bardzo mocno zakrzywiona, co sami mówiliście na filmikach, więc te wszystkie rzeczy mam nadzieję, że pójdą w niepamięć. No i teraz muszę się zabrać niestety za rozładowanie tego regału. To jest tak naprawdę pół naszej kolekcji i nie chciałbym się z tym wszystkim kiedykolwiek przeprowadzać, a to może nas kiedyś czeka. Także to jest koniec tego ujęcia. Następne ujęcie to podejrzewam, że już będzie nowy regał, który pewnie nagram jutro, jak już wszystko uda nam się ułożyć. No i pojawiła się w naszym domu nowa szafeczka. Jak widzicie, kolor jest dopasowany do innych mebli. Jak widzicie, też są dopasowane półeczki idealnie teraz do pudełek. Za chwilę muszę jeszcze zająć się przecieraniem tego skórzu, a później układanie tego całego towaru, który tutaj chwilowo musiał się znaleźć na podłodze. Jak widzicie, to będzie masakra, duża ilość roboty, ale w końcu trzeba to będzie zrobić. Tak, zabieram się i pokażę za chwilę efekt końcowy. No i przed wami efekt końcowy, to na czym najbardziej mi zależało, czyli dolna półka, na której mieszczą się duże pozycje. Cyklady pierwszy raz pojawiły się w dużym pokoju, tak samo jak Sai, tak samo jak Adrenalina i Concordia. To są takie dosyć słabe, wymiarowe, że tak powiem, pudełka, więc zawsze jest problem, żeby gdziekolwiek je zmieścić inaczej niż należąco. Wyżej macie kwadraty. Zobaczcie, no niestety nie wszystkie pudełka są kwadratowe, żeby ładnie się mieściły na półce, ale w zasadzie to wygląda już całkiem nieźle, jest w miarę, powiedzmy, że dopasowane. Dalej jest troszkę lepiej, bo już macie typowo kwadratowe pudełka i bardzo mała przestrzeń między szafką a pudełkiem. Jest jeszcze mniejsza przestrzeń, jak zobaczycie, gry Cool Mini od Not, które są po prostu idealnie dopasowane. Ja specjalnie wymierzyłem na te pudełka, ponieważ jak zobaczycie, one mają różnicę, powiedzmy, że centymetra czy pół między takim Robinsonem Crusoe. Dalej macie kwadraty, no i idziemy do góry. Tutaj zawsze jest trochę problem z małymi grami, ale w miarę udało się dopasować. No i Lots of Water Deep, które po prostu nie może na stojąco być, ponieważ wszystkie elementy wtedy się mieszają. No, także taki jest końcowy, szafka praktycznie jest do samego sufitu. Pewnie zapytacie o koszt. W Warszawie zapłaciliśmy z wymierzeniem, z dowozem, z wyborem drewna, z wstawieniem tej szafki 900 zł, ale podejrzewam, że jak mieszkacie gdzieś w innej miejscowości w Polsce, możecie sporo taniej kupić, bo wiadomo, że tutaj ceny są najwyższe. Także no, mam nadzieję, że taki filmik był dla was przydatny. No i dzięki wielkie za poświęcony czas. Do następnego. Hej!